Mimo padającego śniegu i mrozów, budowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy Madeńskiego posuwa się do przodu. Na zewnątrz trwają prace przy stropie na poziomie wysokiego parteru. Pod spodem w stanie surowym są już dwie kondygnacje. We wnętrzach kończy się modernizacja przyszłego bloku porodowego. Na czas remontu tu zostanie przeniesiony oddział patologii ciąży. Jak widać, nastąpi to już wkrótce. Na Marszałkowskiej w Galerii Test wystawa po 16 już edycji konkursu Grafika Warszawska. Konkursu adresowanego do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Uczestniczące w nim prace wykonane są rozmaitymi technikami. Od tradycyjnych, metalowych i drzeworytniczych po cyfrowe i multimedialne. W tegorocznej edycji niezwykle znaczącego dla świata grafiki wydarzenia Grand Prix otrzymał Wojciech Domagalski. Wystawa będzie czynna do 19 lutego. Warszawskie Zoo postanowiło wykorzystać swoje piękne, zaśnieżone tereny i wraz z towarzystwem narciarskim Biegówka wprowadziło w weekendy zwiedzanie ogrodu na nartach. W ten sposób miłośnicy poruszania się na deskach mogli o krok od centrum czynnie przyjrzeć się wspaniałym zwierzętom. Chyba wszyscy mieli sporo frajdy, bo sądząc z zainteresowania zwierzaków, czegoś takiego jeszcze nie widziały. Na czas ferii Zoo w ramach Zimy w Mieście przygotowuje również atrakcje dla najmłodszych. Ze strony zwierząt nad wszystkim czuwa ich król. Pierwszego lutego rozpoczęły się w Warszawie ferie. Tego dnia dobrze zorganizowane i na wszystko przygotowane tłumy najmłodszych pojawiły się na Ursynowie. W hali Arena czekał na nich wielki bal i masa atrakcji. Tłumnie i radośnie zainaugurowano Zimę w Mieście. Dla wszystkich, którzy nie wyjechali, miasto przygotowało na czas ferii tyle atrakcji, że nie ma mowy, żeby wszystko zaliczyć. Od sportów i gier przez wszelkiego rodzaju warsztaty, akcje muzealne, występy, zabawy. Kilka z nich pokażemy w kronice. Inauguracyjny bal z występami i tańcami udał się nadzwyczajnie. Podczas największych mrozów jest takie miejsce, gdzie gromadzą się warszawskie wodne ptaki. Niedaleko oczyszczalni Czajka, gdzie czysta woda wraca do Wisły. Kawałek rzeki nie zamarza. Można znaleźć tu na brzegu pożywienie, bo służby miejskie i mieszkańcy dokarmiają zmarznięte bractwo. Dobrze, że zimy już niedługo.